Jesteśmy przed Urzędem Gminy w Krośniewicach. Znajduje się tu jeden z 1500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej. Przyjechaliśmy tu, by pokazać, jak łatwo jest uzyskać pomoc prawną. Dzień dobry, pani Aleksandro. Zapraszam. Proszę usiąść. Bardzo dziękuję, że zgodził się pan poświęcić nam chwilę. Nie ma problemów. Czy mogę pomóc? Panie mecenasie, kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej i w jaki sposób powinien się przygotować do takiego spotkania? Każdy, kto nie jest w stanie ponieść kosztów pomocy prawnej, może skorzystać z pomocy prawnej w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Wystarczy złożyć stosowne oświadczenie w tym celu w punkcie. Po uprzednim telefonicznym umówieniu się na wizytę, dzwoniąc pod numer telefonu, który udostępniony jest na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, na stronie internetowej starostwa, czy też gminy, w której punkt jest usytuowany. Dokumentów, które należy ze sobą zabrać, to jest na pewno dowód osobisty, który pozwoli wypełnić oświadczenie, ale też dokumentacja, jeśli taka jest, dokumentacja dotycząca sprawy i problemu, z którym przychodzi osoba chcąca skorzystać z pomocy. A z jaką sprawą można się do państwa zgłosić? Z każdą sprawą, z wyłączeniem spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Najczęściej są to sprawy związane z ZUS-em, ubezpieczeniami społecznymi, sprawy z prawa rodzinnego, alimenty, ustalenie kontaktów, rozwody, separacje, opieka nad dzieckiem, ale również sprawy karne na etapie przedsądowym, na etapie postępowania przygotowawczego, również sprawy cywilne, te związane z umowami, najpowszechniej spotykanymi umowami na telefon, internet, telewizję, czy prąd, gaz, wodę. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo, zapraszam do skorzystania z punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.